Cześć, kanał 365 dni o piłce. Jest to seria, w której opowiadam o najciekawszych spotkaniach danej kolejki. Kilka dni temu mówiłem o meczu Piast Gliwice-Raków Częstochowa w pierwszej serii gier. W drugiej kolejce wydaje mi się, że najciekawszym spotkaniem był Radomiak-Radom-Legia Warszawa. Wynik 3-1, było to pierwsze starcie, w którym Radomiak pokazał swoją siłę i moc. Choć warto dodać, że tydzień wcześniej Radomiak mierzył się z Lechem Poznań w Poznaniu, gdzie padł wynik remisowy. Generalnie jak przyjrzymy się podopiecznym Dariusza Banasika przeciwko tym wielkim markom, powiedzmy Legii Warszawa i Lechowi Poznań, czyli drużynom, które przed sezonem walczyły, czy za cel stawiały sobie Mistrzostwo Polski, to na tych dwóch ekipach drużyna z Radomia zrobiła aż 10 punktów, bo to są dwie wygrane Legii Warszawa, 3-1 u siebie, czyli mecz, który zaraz Wam przybliżę, o którym zaraz przypomnę, i wygrana w Warszawie 0-3, zwycięstwo z Lechem Poznań u siebie 2-1 i remis bezbramkowy w Poznaniu, w którym oczywiście drużyna z Poznania miała przewagę, wyglądała na tle Radomiaka trochę lepiej, ale fakty są takie, że z punktem wyjeżdżali oni z Poznania. Jeżeli przybliżymy to sobie ten mecz w lipcu Radomiak-Legia, widzimy aż przede wszystkim trzy czerwone kartki, czyli spotkanie, które opiewało w dość negatywne emocje. Ukarani Mladenowicz i Josue po stronie Radomiaka, ukarany Nascimento. Jeżeli chodzi o bramki, no to spotkanie, jak pamiętamy, otworzyło nam się dopiero w drugiej połowie meczu. Początek drugich 45 minut i bramka Radeckiego. Radomiak wyszedł na prowadzenie, później podwyższenie tego wyniku i bramka Karola Angielskiego. Dzisiaj wiemy, że snajper Radomiaka jest jednym z najskuteczniejszych, przede wszystkim polskich piłkarzy, którzy brylują w klasyfikacji strzelców w Ekstraklasie. Angielski się odnalazł. W klubie z Radomia wygląda naprawdę dobrze i świetnie się wkomponował w tej formacji, w tym pomyśle Dariusza Banasika. Później bramka Majka Nawrockiego, czyli można powiedzieć takiej rewelacji bloku obronnego piłkarza, który naprawdę dobrze wyglądał jeszcze za, powiedzmy, czasów Czesława Michniewicza. Michniewicz stawiał na Polaka w obronie. Gol na 2-1 i zamyka spotkanie Sokół z bramką już w dojczonym czasie gry. Kibice w Radomiu pełni w euforii, bo był to mecz przeciwko przecież Legii Warszawa. Ich pierwszy mecz u siebie w Ekstraklasie po bardzo długiej przerwie. I taki rywal, a przede wszystkim taki wynik, myślę, że naprawdę wynik, który nie mógł zaskoczyć, bo drużyna Radomiaka wyglądała zdecydowanie lepiej. Przypomnijmy, jeszcze to był czas Legii Warszawa, kiedy grała ona równocześnie w eliminacjach do europejskich pucharów, więc trener Czesław Michniewicz musiał tutaj balansować składem i nie zawsze na mecze ekstraklasowe dawał on najmocniejszych swoich zawodników. Tu nawet widać po zmianach, jeżeli się przyjrzymy, to kilku piłkarzy podstawowych dopiero wchodziło w roli zmienników na ten mecz, m.in. Mladenowicz, który szybko niestety musiał zejść z uwagi na czerwony kartonik, Juranowicz, który jeszcze grał w Legii Warszawa, dziś wiemy, że jest to piłkarz szkockiego Celtiku, Josue, Emre Lopez, to również piłkarze rezerwowi w tym meczu, którzy wchodzili na tą murawę, a posłani wcześniej do boju, od pierwszej minuty piłkarze, no nie do końca byli tym pierwszym garniturem, tym pierwszym odpowiednim wyborem, no przecież ważniejsze mecze były m.in. ze Slawią Praga, czy jeszcze wcześniej z Dinamem Zagrzeb, no bo Legia miała ten cel przed sobą, jakim był niewątpliwie Champions League. Co ciekawe, tak wygląda tabela po tym spotkaniu, po całej drugiej kolejce. Tak jak widzicie, jeszcze liderem Wisła Kraków, która dziś ma poważne problemy. Pogoń Szczecin wysoko, jak i teraz. Radomiak wszedł na szóste miejsce. Dziś wiemy, że ten top się Radomiakowi po prostu należy, bo grają naprawdę rewelacyjnie. Drużyna Beniaminka popisuje się, ale przede wszystkim udowadnia swoją jakością, swoim pomysłem, swoim charakterem, że należy jej się to właśnie miejsce 1-3. Wydaje mi się, że gdzieś tam tą strefę pucharową, utrzymując odpowiednią grę na wysokim poziomie i taką powtarzalność, powinni utrzymać. Natomiast Legia Warszawa jeszcze na środku tabeli, tak jak widzimy, dziś wiemy, że jest to gdzieś tam strefa blisko strefy spadkowej, ale trzeba też dodać, że było to dopiero pierwsza porażka warszawskiej Legii, bo tydzień wcześniej, przed tym meczem z Radomiakiem, było to starcie z Wisłą Płock i wygrana 1-0. Tak wygląda ten mecz w skrócie w pigułce, moim zdaniem najciekawsze spotkanie drugiej serii gier. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym omówię najlepszy, moim zdaniem, mecz w kolejce numer 3. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.